Więc jeszcze raz oficjalnie witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję Małgosiu Tobie za przyjęcie zaproszenia do tej rozmowy, a właściwie do cyklu rozmów, gdzie będziemy krążyć dookoła imion i nazwisk, jako pewnego kodu do naszej podświadomości, kodu do naszych skarbów, które są ukryte w imieniu i będziemy ze spotkania na spotkanie odkrywać, jakie to są skarby, jakie informacje, jaką wartość niesie taka świadoma relacja z imieniem, czy świadoma decyzja, wybór odnoszący się do nazwiska. Dzień na to nasze spotkanie wybrałam na swój sposób nieprzypadkowo i myślę, że tak trochę prowokacyjnie od tego zacznę, wiedząc, że mamy różne spojrzenie na ten temat. Ale to też bardzo mnie cieszy, bo pokazuje, że można ze sobą rozmawiać, można ze sobą współpracować, można tworzyć mosty, niekoniecznie decydując się na te same rozwiązania. A mianowicie, 18 stycznia jest takim dla mnie dniem o dwojakiej historii. 18 stycznia to jest dzień imienin i u mnie w rodzinie obchodziło się imieniny i to są właśnie imieniny, kiedy obchodziłam ja. Małgorzata ma znaczenie z greckiego, między innymi perła. Ja się zawsze uśmiecham, dzisiaj zdecydowałam się zrobić sobie prezent, więc mam taką intencjonalną bransoletkę z perełką. Mam nadzieję, Małgosiu, że dopowiesz trochę, że będę mogła Cię prosić, żebyś trochę dzisiaj odsłoniła też kulis, co ta Małgorzata sobą zdradza. Ale druga historia, która się z tym wiąże, to jest to, że ja urodziłam się, może nie dokładnie w Andrzejki, ale się urodziłam w imieniny mojego dziadka, wtedy kiedy mama imprezowała i z imprezy pojechała do szpitala i wtedy jakby urodziłam się ja, ale z drugiej strony ten właśnie dziadek zmarł w dniu moich imienin. I w pewien sposób pomyślałam sobie, że pracując z historiami rodzinnymi, rodowymi, ten właśnie dzień będzie dla mnie takim dniem, na swój sposób takiej wdzięczności, że różne historie rodzinne, rodowe właśnie spowodowały, że dzisiaj się możemy spotkać. Ale ten trzeci element, który spowodował właśnie to, od czego chciałabym zacząć, to to, że imiona są jednym z takich kodów słownych bardzo często powtarzanych. Ludzie zwracają się do nas, używamy tego w świecie zewnętrznym, używamy tego rozmawiając ze sobą. A przecież to, jaką energię niesie ze sobą imię, jaki ma ukryty przekaz, z jakim polem informacyjnym łączy się imię, ma dla nas ogromne znaczenie. I 18 stycznia, na przykład jeżeli już mówimy o takich polach informacyjnych, to jest to dzień, który kiedyś był przypisany do świętej Małgorzaty Węgierskiej. Święta Kościoła Katolickiego i tu się Małgosia uśmiechnęłaś, bo powiedziałaś, że ty imienin nie obchodzisz. Czy to jest właśnie ten powód, że tradycja imienin, a więc celebrowania naszego imienia jest trochę taka zakorzeniona właśnie w pewnych rytuałach, być może tutaj... Być może niektórzy mają taką motywację i to jest także słuszna motywacja. W moim z kolei rodowitym domu obchodzono przede wszystkim urodziny. U nas imieniny nie są świętowane, świętujemy urodziny. Tak w obyczajach moich pradziadków i praojców, pramatek ze strony mamy, jak i taty, w związku z czym u mnie nie było tradycji obchodzenia imienin. Właściwie częściej się zdarzały wyjścia i sytuacje, gdzie należało uczcić urodziny kogoś. I to było coś, co rodzina przestrzegała. Natomiast jeśli chodzi o samo to... Zmotywowanie się do obchodzenia patronatu imienia. Patronat imienia ma bardzo starą tradycję i w każdym właściwie kraju, w każdym narodzie istnieje coś takiego jak przywiązanie wartości do patronatu, czyli do człowieka, który dokonał wielkich czynów, nosząc dane imię i w swoim czasie, w swoim zakresie działania uznany został za wybitnego albo za niezwykle zapisanego w danej historii. Czasami te czyny były wielce szlachetne, a czasami one były heroiczne, a co za tym idzie, także nie przewidywały swoich skutków.
Małgosiu, miałam to zrobić na początku, ale zrobię to w tym momencie. Od lat pracujesz, dla tych z Państwa, którzy być może będą nas widzieć pierwszy raz. Ja pracuję metodą ustawień systemowych, zgłębiając wpływ historii rodowych na teraźniejszość, czy raczej może odwrotnie, patrząc, co się dzieje w teraźniejszości i dlaczego tutaj jeszcze obecna jest przeszłość z naszej historii rodzinnej. Ty od lat zgłębiasz numerologię i to specyficzną numerologię, bo karmiczną. Mhm. Czy w twojej, czy mogłabyś coś więcej powiedzieć, w jaki sposób imiona właśnie łączą się, znaczy inaczej, czy imię samo w sobie, swoją wibracją, kiedy sprawdzasz, tworzysz portret numerologiczny, czy ono samo w sobie ma swoją wibrację i w związku z tym pasuje lub nie pasuje, bo w specyficzny sposób łączy się z osobą, bo też przecież Małgorzata, prawda, która ci obchodzi imieniny i ma to imię, może być urodzona w innej dacie, a więc pewnie nasze parametry będą się różnić. Dokładnie. Czy tak to właśnie wygląda? Z jednej strony imię może być podpowiedziane przez dziecko rodzicom i wtedy ono zwykle pasuje do duszy, która schodzi i zasiedla ciało, czyli do duszy wcielonej. Zdarza się, że decyzję o imieniu podejmuje ktoś inny. Czasami brat, siostra ma lepsze porozumienie duchowe z duszą, która schodzi i też dobrze podpowiada imię. Nie zawsze tak jest. Czasami też będziemy mieli do czynienia z osobami, które nie lubią swoich imion, a nawet w ogóle ich nie używają. Więc w mojej praktyce mniej było nieścisłości pomiędzy stricte datą urodzenia a imieniem, a więcej było nieścisłości pomiędzy czuciem emocjonalnym czy jakąś duchową pamięcią czy karmiczną pamięcią danej osoby a danym imieniem. Dasz jakiś przykład, czy to może oznaczać, że jeżeli ja na przykład będąc młodą osobą nie lubiłam sformułowania Małgorzata, w pewien sposób, naprawdę przez pewien okres czasu nie lubiłam, by w ten sposób się do mnie zwracano. Wolałam Gosia, Małgosia, jakkolwiek inaczej. Czy to może na przykład oznaczać, że wcześniejsze inkarnacje miały jakieś doświadczenia z tym imieniem? To może oznaczać, że wersja Małgorzata w twojej pamięci karmicznej jest zapisana jako imię, które było trudne, z doświadczeniem, które powodowało cierpienie, a instynktownie odchodzimy od sytuacji, od języków, od takich schematów, które nam się powtarzają i które przypominają nam o cierpieniu lub o dużych stratach emocjonalnych, w związku z czym chronimy nasze serca. Uśmiechnęłam cię mocno, ponieważ ja z kolei nie lubię zrobienia Gosia. Tak nie mówi. Jeden wspaniały mężczyzna w moim życiu, który już nie żyje, mówił tak do mnie i to było jedyne źródło, z którego to imię pięknie dla mnie brzmiało i do mnie docierało, ale każde inne nie. Natomiast bardzo mi się podoba zmiękczenie, którego używają górale Beskidzcy, oni mówią Małgoś. Ta odmiana jest bardzo, bardzo ładna. Tak, jest to coś, co przypięte do serca niejako, w cudzysłowie oczywiście, powoduje radość. W związku z czym domniemuję, szanowni Państwo, że czekając na odpowiedź, czy imię może pasować lub nie pasować do daty urodzenia, może. Można przyjąć taką percepcję, natomiast jestem przeciwnikiem tej percepcji, mimo tego, że można to przeliczyć i sprawdzić, ponieważ tak naprawdę nie imię jest decydujące, jeśli chodzi o wpływ zawartości liter na rozwój osobowości dziecka. To jest pewien parametr dodatkowy, jest ważny, ale suma wibracji samogłosek, suma wibracji spółgłosek jest najważniejsza i to ona decyduje. A więc to, co mamy zapisane w imionach, tak jak wcześniej wspominałaś, imię z pierzmowania zostało zapisane w prawie rzymskim, a więc też ma wpływ, bo w naszej cywilizacji na ten czas mamy w użyciu trzy systemy prawne. To jest prawo morskie, na którym w tej chwili pracujemy, prawo rzymskie, na którym pracuje religia, i mamy jeszcze w użyciu u nas akurat
słabiej, ale pojawia się prawo naturalne. Może bardziej wracamy świadomością do prawa naturalnego. A co masz na myśli, Gosienko, mówiąc prawo naturalne, bo ja też pracuję mówiąc o porządkach, o tym przepływie naturalnym i takich porządkach ludzkich, czyli jak moralność, kultura, te wszystkie twory, ale chciałam się upewnić, czy mamy to samo na myśli. Prawo naturalne ma właściwie dwa wyznaczniki i na początku powinnam uprzedzić, że tutaj nie znaczy nie, a tak znaczy tak. A więc w pierwszym prawie naturalnym nie szkodzę świadomie sobie samemu, ani świadomie nie szkodzę nikomu innemu. A w drugim prawie naturalnym nie pozwalam szkodzić świadomie sobie samemu, ani też nie pozwalam świadomie szkodzić nikomu innemu. I właściwie na tym to prawo się opiera. Jest to prawo tego, co jest dobre dla życia. Tak jak w danym momencie podejmujemy decyzję o tym, co jest dobre dla życia. Szanowni Państwo, z imionami możemy troszeczkę się zgubić, ponieważ tak naprawdę bardzo niewiele jest kalendarzy, które dziś używamy, polskich imion. One co prawda wracają. Jest nawet taki nurt neosłowiański, który odzyskuje imiona, imiona zapomniane, imiona, które wykluczono, imiona, które pozostały w nazwach geograficznych, w nazwach miast, rzek, ewentualnie jakichś gór, parowów. Te imiona można odtworzyć. Natomiast większość imion, którymi my się posługujemy, ma albo źródło słów łacińskich, właśnie tak jak mówiłaś, pochodzi z jakiejś tam listy świętych, mniej lub bardziej świętych. Dokładnie. Były dalece wątpliwe. Nie wszystkich oczywiście, ale wielu z nich. Tudzież pochodzi z kalendarza germańskiego. Mniej się nam zachował kalendarz rosyjski, ale też się zdarza, że pewne imiona przetrwały. Jest ich naprawdę niewiele, ale to, co przetrwało, też jest ładne. Igor, Borys to są chyba najczęściej w Polsce spotykane imiona, aczkolwiek bywa różnie. To zdarzyło mi się też kilka żeńskich imion. Spotykamy też przede wszystkim imiona greckie i to jest taki miks kulturowy przyniesiony przez religię. Ta religia tak naprawdę nastała jakieś 1300 lat temu zaczęła wchodzić w konfrontację. Kultura dwóch różnych wielkich struktur pisanego słowa, tak by można powiedzieć. Szanowni Państwo, zapytała mnie kiedyś klientka, która powiedziała, też miała na imię Małgorzata, że bardzo nie lubi swojego imienia. Bardzo źle kojarzy jej się samo słowo perła i bardzo źle kojarzy jej się to, że po perły trzeba było bardzo głęboko nurkować, a wielu nurków traciło życie, zanim wypłynęło z tą perłą na powierzchnię. Ale sama perła nawet, Małgosiu, przecież ma tą symbolikę bólu, tak? Bo jednak ta istota, ten małż, który tworzy perłę, oddaje życie. Tworzy dlatego, że tak, i też dlatego, że właściwie ten ziarenko piasku, które jest tutaj tym nasieniem do perły, ono rani to stworzenie i ono po prostu je na swój sposób otorwia, tworząc coś, co mamy. Więc właśnie, czy nie ma czegoś takiego, że my się łączymy z pewnym takim polem informacyjnym, kolektywnym, na przykład imienia samego w sobie, czy przekonań? Nie, no bo zobacz, ja zapytałam tej Małgorzacie Węgierskiej. Dlaczego? Jako trzylatka została poświęcona, taka jest historia, bo urodziła się w rodzinie królewskiej, ale jak to gdzieś tam, to jest czas średniowiecza, więc prawdopodobnie XII czy XIII wiek. Zresztą wtedy był ten wysyp właśnie w też tworzenia świętych. Trzylatka została poświęcona przez ojca Bogu, żeby uchronić Węgry, ponieważ ona właśnie węgierska, urodziła się na Węgrzech, uchronić przed najazdem mongolskim. Możemy się domyśleć, że w cudzysłowie Bóg spełnił oczekiwania ojca, ale dziewczyna już poszła tą drogą takiego poświęcenia, upokarzania się, tak? Czyli to są te wszystkie takie samobiczowania, ciężka praca, taki trudny los. I ja się śmieję, że tak, tu perła, tu Małgorzata Węgierska, tak, tu ta śmierć dziadka. I ja mówię, jak ten człowiek może być szczęśliwy, jakby tak nie można funkcjonować na takich kodach, prawda? Na takich kodach. Znaczy ja to cenię, bo to jest dzisiaj ogromny zasób, ale jakbyś właśnie powiedziała ze swojej... Ale ja chciałabym spuentować historię tej mojej klientki. A więc szukając
pozytywnych korelacji, a jeśli to i nie znaczyłoby dla naszych praojców, zanim kultura rzymska zaczęła przenikać ze swoją jakością słowa na te tereny. I po 300 latach pojawia się religia, która staje się dominująca i ona już wręcz narzuca swój sposób przekazu. Ale zanim to wszystko się wydarzyło, a gdyby to imię znaczyło po prostu mała góra? Małgorzata? Tak. Ładnie, a pierwszy raz słyszę o tym. Gdyby było po prostu oparciem, czymś, na czym można się schronić, takim wzgórkiem na pustym polu, czyli czymś, co było także możliwością spojrzenia dalej. Jeśli przekodujemy pomyślunek, czyli jeśli zobrazujemy to imię inaczej, czy wtedy zmieni się nasze emocjonalne podejście? Jak Państwo na to reagujecie? Jakie są Wasze emocje? Jeśli mamy tak trudną, ciężką historię, przypiętą do imienia i tutaj mała dziewczynka przez jakąś sytuację wierzeń ówczesnego ludu skazana na celibat, tudzież różne trudności, umartwianie się do końca życia, czyli właściwie wszelkie zaniechanie bycia kobiecością, jakąkolwiek kobiecością. I z drugiej strony mamy wolność, swobodę. Niech to będą trawy, łąki, cokolwiek, ale po prostu znaczenie, które jest nam przyjazne. Jeżeli pozwolisz, Małgosiu, to ja się teraz odniosę takie dwa słowa, bo już widzę, że Państwo zadajecie pytania i bardzo fajnie, bo o tym też chciałam dzisiaj porozmawiać. Chciałam się podzielić pewną historią, którą znalazłam w książce Grega Bradyna Kody mądrości, bo jakby śledzę gdzieś takie smaczki, które pokazują, że świat nauki też zaczyna mówić o tym, że no właśnie, sposób, w jaki mówimy, czyli ta energia słowa wpływa na nas. I chciałam, aby Państwo też o tym wiedzieli, że to, co będziemy dalej mówić, to nie jest tylko nasza, nie wiem, fantazja dotykania tych rzeczy, tak ostatnio jakoś się spotykam, okultyzm czy ezoteryka. Nie, że to jest rzeczywiście praca z żywą energią, łączenia się z pewnymi polami informacyjnymi, które mają na nas wpływ. A mianowicie, okazuje się, że jak zaczyna się ta historia, kiedy zaczęto się temu tak bardziej świadomie przyglądać, tej wibracji. Znaczy tradycje, to co mówiłaś, Małgosiu, tradycje naszych przodków, ale i słowiańskich przodków, były bardzo różne i wykorzystywano te imiona jako funkcję ochronną, jako funkcję wzmacniającą, jako funkcję wspierającą w pewnej drodze życiowej. I te imiona miały swój pewien określony też kod, zawierając pewną informację, jak na przykład Bogusław, tak? czy Bogumiła, Stanisław. Te imiona miały zupełnie inne brzmienie. I teraz okazuje się, że na początku XX wieku, ja tu będę się posiłkować, żeby nie przekręcić nazwisk, pan Lee Worth, to są Stany Zjednoczone, akurat pan był lingwistą, został zaproszony do grupy studentów na zastępstwo, a tam pracowali z językiem autochtonicznych ludów. I między innymi dopiero wtedy, można powiedzieć, niejako będąc nową osobą, zauważył niuans, a mianowicie wtedy pochylali się nad językiem Indian Hopi i okazało się, że Indianie Hopi nie używają określenia, znaczy oni są połączeni ze światem, określając świat cały czas w ruchu, czyli na przykład nie piorun jako obiekt, tylko patrząc na to zjawisko mówi, o, piorunuje, nie? Fala nie z falą jako obiektem, tylko faluje. I w pewien sposób mijały lata i naukowcy, którzy zajmują się funkcjonowaniem układu nerwowego i mózgiem, też już potrafią potwierdzić, że pojedyncze słowo ma moc wpływania na ekspresję naszych genów. I idąc dalej na to, w jaki sposób tworzymy połączenia neuronalne, więc to, jak mówimy o sobie, jak mówimy do siebie, jakich słów używamy, ma ogromne znaczenie do tego, jak potem przekłada się to na naszą percepcję rzeczywistości i umiejętność chociażby spoglądania na problem i umiejętność jego rozwiązania, tak? Czy nawet sposób myślenia, który wiemy, że przekłada się na naszą
na naszą rzeczywistość. I teraz, co chciałam powiedzieć, jeżeli, nie wiem, czy zdajecie sobie Państwo sprawę, bo to z kolei pracując poprzez ustawienia systemowe, bardzo często odsłania się to, że znów wrócę do tej Małgorzaty węgierskiej jako dziewczynki poświęconej przez ojca Bogu, żeby coś uzyskać w zamian, tak, ochronę. I my w ten sposób poprzez imię możemy nawet bardzo nieświadomie, ale realnie być połączeni z pewnym kodem, z pewnym wzorcem, z pewną intencją. W tym przypadku powiedziałabym, że na przykład takim kodem, który może być pułapką w imieniu, może być taka ojciec, który poświęca dziecko, to jest kod, który potem generuje zdrady, porzucenia, odrzucenia, które tworzą te rany traum, rany traumatyczne, które poprzez pokolenia niesiemy. To też jest czasami, tak jak ty powiedziałaś, że czasami imiona były dawane na cześć jakiegoś przodka, ku chwale jego czynów. Ale znów, patrząc na czyny chwalebne, na przykład tutaj jest święta, bo też się uśmiechnęli, że czasami z tymi świętymi różnie bywało, prawda? Tu patrzymy na świętą, mając na myśli, będę podobna do niej na przykład, ale jednocześnie nie widzimy, że wtedy łączymy się podświadomie z, nazwijmy to, cieniem tej osoby, czyli to, co jest wykluczane albo to, co jest pomijane. Cierpienie, osamotnienie, niemożność spełnienia partnerskiego. I to nie mówię tylko o świętych, to jest jedno z takich dużych pól, które zasila wiele, wiele osób, ale w naszych rodzinach mamy takie historie. Imiona dostajemy po dziadkach, po babciach, dostajemy po rodzeństwie, które zmarło, albo dostajemy po aktorach, aktorkach, piosenkarkach. I tutaj te pola, z którymi jesteśmy połączeni przez imiona, mogą być zaskakujące. W dużej mierze będą to zasoby, ale czasami trzeba te zasoby, jakby to powiedzieć, do tych zasobów się dokopać, nie? Czyli transformować, Gosiu, ten negatywny kod. Ja myślę, proszę Państwa, że każde imię niesie ze sobą i pozytywy, i negatywy. Nie mamy takiego imienia, które byłoby absolutnie wolne od jakichkolwiek konfrontacji czy pułapek z negatywami. Są takie imiona, które, jest ich niewiele, ale są takie imiona, które są czyste karmicznie. Jeśli je rozpiszemy numerologicznie, czyli policzymy samogłoski, spółgłoski i ustawimy trójkąt z nich, to one nie mają żadnej karmy. Są takie imiona męskie, są takie imiona żeńskie, które są absolutnie czyste. Ale wtedy w naszej przestrzeni życiowej pojawia się faktycznie ten wielki zasób. Natomiast każdy poziom wibracji, na przykład litera A, którejś z Pani napisała, że posiada trzy imiona, wszystkie na A. Litera A jest zasobem ambicji, aspiracji, spełnienia, indywidualności, niezależności, ale w jej negatywie będą zawsze te same pułapki. Czyli będzie egocentryzm albo poszukiwanie władzy. Oczywiście to nie znaczy, że każda osoba z imieniem A na początku, czy to będzie męskie, czy żeńskie imię, będzie poszukiwała władzy, będzie żądna sprawowania jakiejś decyzyjności nad grupą ludzi, albo że będzie wręcz egocentryczna. Natomiast na pewno takie pułapki w życiu każdej tej osoby się pojawią i od wewnętrznych wartości, od takiego kośćca energetycznego, który możemy nazwać pewną etyką, którą każdy człowiek się kieruje na każdym etapie naszego życia. Ta etyka jest jeszcze pewną zmienną, ale to właśnie od tej etyki osobistej, którą mamy w tym momencie życia, kiedy konfrontujemy się z potencjalnym negatywem lub ścieżką, drogą rozwidlenia, albo pójdę w to, co służy życiu, albo w to, co jest łatwiejszy pozornie, czyli może mi przynieść jakiś zysk, ale jest to wybór, proszę Państwa, codzienny. To nie jest raz w życiu, to jest wybór codzienny. I dlatego każde imię, nawet te czyste, które mają zupełnie czyste wibracje karmiczne, też podlegają pewnym wyborom. Na przykład imię, które zaczyna się na literę o wartości 3, L, i takie żeńskie imię Luisa, które jest prawie czyste, ono będzie miało też wybór między realizacją artystyczną,
kontaktem z ludźmi, komunikacją, a plotkarstwem, obmową i złym słowem. To tak upraszczając bardzo, ale każda litera w imieniu ma znaczenie. To jaka litera obok jakiej stoi, co razem między sobą łączą, ma znaczenie. A to na następnym spotkaniu powiemy Państwu o tym więcej. Natomiast merytorycznie wracając do tego pierwszego zagadnienia, lubię, nie lubię, przyjmuję patronat, nie przyjmuję, albo dziedziczę po przodkach, po wujach. Niestety, jeśli przyjmujemy imię, które było w rodzinie aktywne ostatnie 75 lat, czyli w polu planetarnym, w przestrzeni astralnej, jeszcze były wciąż aktywne myśli, słowa, czyny, nie jako zapis biblioteczny, tylko jako wciąż aktywne informacje pracujące w polu, to matryca tego pola przykleja się do osoby, która to imię bierze. To nie znaczy, że mały Franio będzie taki jak starszy Franek, ani to nie znaczy, że mała Jadzia będzie taka jak starsza babcia Jadwiga. Ale bo dziecko może wybrać diametralnie przeciwstawną rolę, natomiast potencjał zagrożenia i niestety etapy spotkania pewnych okoliczności w życiu będą takie same. Dokładnie w podobny sposób to widzę i rzeczywiście tutaj powiemy, ja też ze swojej perspektywy powiem, w jaki sposób można pracować z imieniem i odkrywać właśnie te połączenia z niektórymi historiami rodzinnymi, szczególnie te, które są aktywne, a więc te, które wprowadzają zakłócenie w pole osobistej matrycy życia i śmierci, czyli powiedziałabym w tą przestrzeń naszą, która wpływa na nasz sposób myślenia, przekonania, czasami tak tworzy tą strukturę podświadomego umysłu, gdzie potem na automacie, nie zastanawiając się nad tym, odtwarzamy jednak pewien ten wzorzec, a trauma powoduje, że ona się powtarza, dopóki ktoś jakby nie zmieni, nie transformuje, nie przeżyje tego do końca, prawda? Więc to jest bardzo ciekawe, bo ja na przykład pracuję, zauważyłam, że poprzez imię, pięknie jako symbol, możemy dotrzeć do struktury naszej wewnętrznej osobowości. Właśnie te zdrobnienia imienia i sposób, taka relacja z naszym imieniem wskazuje na to, czy jesteśmy w harmonii, czy jesteśmy we fragmentach, tak bym powiedziała, tak jakby części, taki wewnętrzny świat ja i ona, na przykład Małgorzata i Gosia, nie? Albo Gośka, albo Małgoś. Jak to wygląda? Okazuje się, że pole, które pokazuje, jaką mamy relację energetyczną, a w każde imię mamy niejako zaplecioną część naszej energii, a więc też i pewne emocje, przekonania i sytuacje, które były związane na przykład z brzmieniem dla nas tego imienia, czy historią, która jest z nim związana, pokazuje pewną dynamikę wewnętrzną, powiedziałabym, skutków takich osobistych traum, doświadczeń, które były dla nas ważne, czy dynamikę uwikłań tych rodzinnych, rodowych, które niesiemy. Przykład. Dla pewnej kobiety, Anny, była prowadzona taka praca. Anna i dynamika tego imienia, czyli reprezentant w polu Anny, Ani i Anki. Ta osoba nie lubiła Anki. Tak jak tutaj rozmawiamy, że właśnie Małgorzata tak, Gosia nie, Agata tak, Joanna nie. I proszę sobie wyobrazić, że każda z tych części odsłoniła pewną taką część, która wymagała na przykład zauważenia czy uzdrowienia. Przykład, ta nielubiana Anka okazała się dziecięcą częścią, która bardzo potrzebowała w swoim sercu uwagi i zaopiekowania przez, w tym przypadku chodziło o mamę. Czyli ta kobieta doświadczała potrzeby takiej, że chciała być zauważona, chciała być kochana, a jednocześnie ucieleśniła ten schemat odrzucenia, który doświadczyła w dzieciństwie. Oczywiście tu można było dalej zgłębiać, czemu ten schemat się w tej rodzinie pojawił, czemu w jej imieniu. I ta praca pomaga, można powiedzieć, niejako ogarnąć ten nasz wewnętrzny świat z tych osobowości poprzez imiona i odzyskać przede wszystkim energię życiową, która jest zapleciona w te różne emocjonalne, no nie powiedzieć,
Chciałabym gry, ale w te różne takie emocjonalne mury, murki i zabezpieczenia. Więc jeżeli mamy coś takiego, że gośki nie lubimy, a Małgorzatę tak, albo odwrotnie, i ewidentnie nas to porusza, albo tak jak tutaj był przykład, że jedno z rodziców chciało Agata, drugie dało Joanna, a potem jeszcze, że tak powiem, uprzykrzano te imię, albo dano Izabela, a i tak wszyscy w rodzinie krzyczą Katarzyna, nie wołają. Albo nadmiernie na przykład zdarza ci się, że ludzie mylą twoje imię i mylą je w określony sposób. Na przykład kobieta nazywa się Wiktoria, a spontanicznie wiele osób mówi do niej Weronika. Tak? I okazuje się, że to wszystko ma swoje znaczenie. Wiktoria ma nieżyjącą siostrę Weronikę i jest połączona emocjonalnie z historią straconych dzieci. Relacje między rodzicami i intencja nadawania imienia przenosi się na konflikt, który nosi ta osoba do ciebie, odrzucając czy wybierając w sobie zasoby. Mamy wybrać czy tatę, jakby nie mogąc czerpać z całości studni zasobów. Małgosia, czy ty mogłabyś powiedzieć, w jaki sposób ty niwelujesz albo neutralizujesz właśnie takie karmiczne czy właśnie rodowe historie, które pojawiają się w imionach, kiedy już wyliczasz portret? To znaczy, to się nie neutralizuje, proszę Państwa, tylko przepracowuje. To jest podobnie jak w polu. Natomiast jeśli chodzi o cały kod samogłosek, spółgłosek i celów, bo w ten sposób powstaje kombinacja, to kombinacja, jeśli jest niekorzystna dla daty urodzenia, poprzez odpowiednio dodany pseudonim możemy ją zmienić. Ale wróciłabym jeszcze do wątku zmiękczania imion. Możemy nie lubić. Na przykład, tak jak ja nie lubię zmiękczania Gośka, ani Gosia, ani Gocha, nie daj Bosiu. Ale są osoby, od których płynie do mnie miłość i ta miłość jest bezwarunkowa. Na przykład mama. Jeśli mama się pomyli i używa tej opcji, albo po prostu nie pamięta, że jej nie lubię, to nie robi to żadnego wrażenia, ponieważ za tym przekazem stoi czysta miłość. Z drugiej strony zmiękczenia mogą być początkowe lub końcówkowe. I takim sztandarowym przykładem jest imię Aleksandra. Prawidłowe zmiękczenie początkowe od Aleksandry to będzie Alex. Końcówkowe to będzie Sandra albo Andra. Często my używamy powszechnie wręcz w Polsce pozostało używanie zmiękczenia Ola. No właśnie. Tak jest, logiczne się nawet nie wydaje, prawda? Tak. To nie jest naturalne zmiękczenie od imienia Aleksandra. To jest zmiękczenie od imienia, które wyszło z kalendarza, przestało być używane, ale było to imię Aleksandra. Od Oleksa. I wtedy to zmiękczenie było absolutnie naturalne. W naszym dzisiejszym sposobie pisania w imionach nie znajdziemy liter i pewnej wartości, która za tymi literami stoi. Na przykład mamy właściwie chyba dwa imiona użytkowane w kalendarzu powszechnym, jeśli weźmiemy te oficjalne kalendarze, gdzie występuje litera V, jak weto. I jedno imię Ksymena pisane przez X. Natomiast jeśli Państwo sięgniecie po zasoby jeszcze 100, 120, 200 lat temu, to imię Ksawery także pisano przez X. Istnieje wiele zapożyczeń, które nam się utraciły, a za tymi literami, których nie używamy, stoi pewna moc. I tak na przykład, pisząc słownik imion czeskich, zauważyłem, że w całym słowniku było jedno imię żeńskie i męskie pisane przez W, a większość imion pisana była przez V. Więc realna ocena sytuacji własnej jest bardzo wysoka, natomiast wojowniczość, walka jest tam zaniżona. W samym języku nie ma takich silnych kodów imiennych. U nas bardzo dużo liter o wartości 5, czyli liter E, N, W, powoduje, że mamy w sobie wbudowanego partyzanta. Energię. Mamy waleczność, która no właśnie może być zasobem, ale nieuświadomiona, może powodować, że walczymy z czymś, z kimś, o coś. Może nam dać power do
zajęć sportowych do zajęć handlowych, ale może być wielką kłótnią. I na dzień dzisiejszy, szanowni państwo, zmiękczenia są bardzo ważne. Jeśli dziecko nie lubi swojego zmiękczenia, to należy porozmawiać z dzieckiem, w jaki sposób chciałoby, aby do niego mówiono. To ma znaczenie dla dziecka emocjonalnie i dla nas także. Jeśli państwo lubicie swoje imię, to gratuluję. Znaczy, że jesteście w pełni pogodzeni z tym, co to imię niesie. I na poziomie duchowym to jest to imię, które wy jako dusza podpowiedzieliście waszym rodzicom. Czyli, że tak prostym językiem mówiąc, rodzina trafiła. Zeszła się. Z wyborem w to, co się duszu powiedziało. I co dusza podpowiadała i co się podobało w tym zasobie energetycznym. Natomiast jeśli mamy imię, którego nie lubimy, to możemy zacząć używać na co dzień drugiego imienia. Dla wielu osób jest to dobre wyjście i drugie imię daje fajny parasol ochronny. Ono nie będzie zawsze działało jak pierwsze, ale daje możliwość przeorganizowania energii tak, że może być ona korzystniejsza dla danego człowieka. Jeśli drugie imię jest nielubiane albo go nie mamy, to w przypadku, gdy go nie mamy, możemy nadać. Ale jeśli jest nielubiane albo czasami jest jeszcze trudniejszą matrycą energetyczną niż pierwsza, wtedy możemy sięgnąć, jeśli są zapisy, to imiona zapisane, to będą tutaj wszystkie imiona religijne. Mogą to być, w naszej kulturze najczęściej kojarzymy z imieniem zbierzmowania. Jest jednak, powiedzmy, na 100 osób, które spotykam, przynajmniej jedna, dwie ma także nadane imiona buddyjskie. A więc jest pewien odsetek ludzi, którzy korzystają z innych struktur przekazu i posiadają inne imiona mocy. One także mogą być dla państwa bardzo wzmacniające. Ja mam z kolei taką podpowiedź praktyki, żeby sprawdzić, albo też, ja coś tak uśmiecham, bo na słowo, chciałam ominąć słowo przepracowywać, ale to jest pewna praca nad sobą. Szanowni państwo, jeżeli chcecie spotkać się z jakby z sednem, ze sobą poprzez własne imię, można sobie mówić je na głos z różnym tonem. Czyli na przykład, bo to też jest bardzo ciekawe właśnie, jakie relacje, teraz mówię z tej perspektywy z kolei tych emocjonalnych zatrzaśnięć, które nosimy w sobie. Małgosia, Małgosiu, Małgosia, 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 Małgosia. I powiem wam tak, mówiąc to imię różnym głosem, różnym tonem, możemy jednocześnie zwracać uwagę, tak jak się pracuje w polu, na odczucia z ciała, czyli które brzmienie tonu, która emocjonalność w tym brzmieniu tonu aktywuje mnie, która jest już mi obojętna. Bo ty na przykład powiedziałaś bardzo ładnie, że owszem, nie lubisz, jak ktoś do ciebie mówi w zmiękczony sposób, na przykład Gosia, ale jeżeli to robi mama, jakby wyczuwasz tak, tą intencję drugiej osoby, ale jednocześnie, kiedy my mamy już w sobie to, nazwijmy to przepracowane, to jesteśmy w stanie jakby przejść nad tym, tak? Ja nie przypadam, ja się tak do siebie nie zwracam, ale też jakby czuję, że ktoś nie dotyka mnie. Natomiast osoby, które są waleczne, nie wiem, czy z tą energią partyzancką, ale wiecie, jest czasami tak, że po prostu zwrócisz się do tej osoby Gosia, a tu po prostu rzuca się tygrysica na ciebie. Nie mów tak do mnie, proszę się tak do mnie nie zwracać. Wiecie, czujecie, że po prostu w tym momencie jest akcja, reakcja, jest atak, obrona. To oznacza, że jak ja to mówię, tu trzeba przypiąć pineskę na mapie, między innymi właśnie pracy z podświadomymi programami, i imię pokazuje nam, że tutaj jest klucz, którym możemy otworzyć pewne programy i uzdrowić pewne miejsca. Tak naprawdę to zawsze jest podpowiedź, co w nas można wzmocnić, uzdrowić, transformować. I to jest taka jedna z praktyk, która może być całkiem przyjemna, ale może być też całkiem niezłą diagnostyczną pracą pokazującą, że jednak z jakąś formą naszego imienia, bo można się też pobawić właśnie z tymi wszystkimi zdrobnieniami, że po prostu ewidentnie nas tutaj coś, jak to mówię, haczy.
nie? Że nas tutaj aktywuje. Coś nas razi. Więc wtedy zapraszam do pracy, bo takich rzeczy nie warto jest zostawiać, nie czekać, aż życie w inny sposób podsunie informację, że tutaj mamy zakładkę do przepracowania. To, co możemy przepracować w polu energii, to jest przepracowanie na poziomie duchowym i intelektualnym. A więc wszystko, co Państwo przepracujecie w ramach ustawień, w ramach modlitwy, medytacji, prostych technik samopracy, takich jak Ho'oponopono, te rzeczy nie będą już musiały wydarzyć się w Waszym życiu fizycznie. Nie każdy kaliber, czyli nie każdą jakość i strukturę będziecie Państwo w stanie przepracować samodzielnie, ponieważ na pewnym poziomie dostępu potrzebujemy pomocy. I są takie trudne sytuacje, gdzie potrzebny jest nam drugi człowiek, grupa ludzi, nowa perspektywa, neutralność kogoś, kto z nami pracuje, aby daną sytuację można było z naszego poziomu zobaczyć inaczej niż dotychczas. I wtedy dopiero następuje uwolnienie. Następną ważną rzeczą jest to, co jest nazwane. To przestaje być ukryciu. To, co jest nazwane, zaczyna być prawdą, a prawda nas wyzwala. A więc jeśli nie lubimy swojego imienia i powiemy, nie lubię swojego imienia, to być może będzie przykro tacie, wujkowi, dziadkowi, komuś, komu się to imię podobało i nam je nadał. Ale nazwaliśmy prawdę. I możemy dojść do porozumienia z otoczeniem. Ja bym powiedziała, że wtedy też możemy dojść do porozumienia ze sobą, tak? Bo jesteśmy w takiej swojej wewnętrznej prawdzie. W równowadze. Mhm. Jak najbardziej. Bardzo specyficzna rzecz, która się wydarza w życiu człowieka, to są przezwiska. Zwłaszcza szkolne przezwiska, kiedy lądujemy przed szkołą, w szkole i kiedy grupa ludzi, z którym teoretycznie niby powinni być naszymi kolegami lub przyjaciółmi, ale często są wrogami albo stają się nawet tak zaciekli, że stają przeciwko naszemu życiu lub zdrowiu tam, gdzie mamy do czynienia ze szkolnym nękaniem, a tego przepraszam, niestety też nie brakuje. I bywa różnie, jeśli chodzi o emocjonalność, imię, nazwisko, bardzo często stają się prostą pożywką do prześmiewczych form nazywania człowieka. I tam, gdzie rodzi się przezwisko, które jest dopełnieniem jakiegoś wyczynu, czyli ono, na przykład pan jako 6-latek wbił kosza i potem do niego mówią koszykarz, to jest przezwisko, które jest dobre, budujące. Ponieważ on od 6 roku życia, ten człowiek, wie, że będzie świetnie grał w kosza, bo on jako 6-latek wrzucił piłkę centralnie do kosza. I to była chwała, to był sukces. Ale jeśli to skojarzenie jest negatywne, jeśli tam za tym stoją bardzo trudne emocje, nie tylko prześmiewcze, ale wręcz upokarzające na poziomie ludzkim, albo nawet z zagrożeniem zdrowia lub życia, bo i tak bywa, to wtedy to przezwisko jest jak drut kolczasty wynięty wokół naszych konkretnych dla każdego człowieka innych, jednak przestrzeni fizycznych, duchowych i odczuwamy je bardzo namacalnie. Czy ty na przykład w tym momencie tworząc, czy pracując z osobą przy portrecie również zajmujesz się przezwiskami? Czy to też warto na przykład sobie wypisać? O przezwiskach możemy rozmawiać na sesjach indywidualnych, bo to już jest praca na poziomie duchowym. I na pewno nie na pierwszej sesji, ale na drugiej, na trzeciej możemy popracować z energią przezwiska, o ile jest to dla kogoś rażące, trujące i wyniósł z tego poziomu matrycy trudną emocjonalność, bo to już jest praca emocjonalna, duchowo-emocjonalna. Natomiast na wpisy do kombinacji wibracji samogłosek i spółgłosek wchodzą te imiona i nazwiska, które były zapisane w dokumentach oficjalnych państwa, każdego, w którym żyliśmy, wiary naszej lub naszych rodziców. Więc tam, gdzie Państwo macie dokumenty oficjalne jakiejś wiary, tam, gdzie macie wszelkiego rodzaju pozwolenia, prawo jazdy, tam tak.
Czyli jeżeli ja będę na przykład autorem książki, książka zostanie opublikowana pod moim pseudonimem, to będzie to już miało znaczenie wibracyjne, tak, które uwzględniamy w portrecie, prawda? To już zaczyna żyć własnym życiem i mieć na mnie wpływ. Natomiast jeżeli mi koleżanka nazywała tam na przykład Jakub, tak, no bo mojego tam Jakubowska, tak, no to Kuba, tak, to nie wiem. To by było po prostu bardziej praca na poziomie emocji, czyli pewnie w mojej przestrzeni, tak, bardziej, tak? Postawy. Dokładnie. Wtedy, jeśli Kuba, nie? Co tam za tym stoi, jaka historia, jakie emocje, jaka dynamika osobowości się odsłania, prawda? To może być bardzo ciekawa praca, aczkolwiek w moim przypadku to wygląda ciut inaczej niż w pracy systemowej. W takich bardzo prostych rzeczach, proszę Państwa, kryją się wielkie potencjały energetyczne. I jeśli dziecko było prześmiewane i przez 6-7 lat szkoły, 8, nie daj Boże, było cały czas w tej samej energetyce, kąśliwość i złośliwość docierała przez choćby jedno słowo, to proszę sobie wyobrazić, że przez 7-8 lat jesteście codziennie kłóci szpilką. Bezwzględnie. To działa równie mocno. Słowa mają potężną moc i mają moc fizyczną wpływania na struktury fizyczne. To jest to, co powiedziałaś w ramach badań. Priorytetowe badania były wykonane we Francji, jeśli chodzi o kulturę zachodnią. Na bazie tych badań rozwinął swoją pracę dr Masaru Emoto i podążając za nauką o krystalicznej pamięci wody, mogą Państwo się bardzo wiele dowiedzieć na ten temat. Każda emocjonalna wartość, jakość, każde słowo wpływa na najmniejsze struktury naszego ciała fizycznego, czyli odzwierciedla się w całej przestrzeni naszego ciała życiowego. Jeśli mamy na przykład takie skojarzenie z dobrą linią rodową, przyjeżdżają dzieci do dziadków, nazywają się, powiedzmy, niech będzie, że to będzie tak ogólnie, żeby Państwo nie brali tego do siebie. Nowak się nazywają dzieci, ale dziadkowie nazywali się, załóżmy, Frąckiewicz. I przez trzy wioski biegają, jeżdżą na rowerach, na tych przestrzeniach nie są rozpoznawane pod nazwiskiem urodzenia Nowak, tylko a, to ci od Frąckiewiczów, oni stamtąd przyjechali. To jest taka przynależność do rodu. Tego nie mamy w dokumentach. To jest nazwisko naszego dziadka ze strony mamy. Ale to jest nasza obecność w rodzie. Coś, czego może dzisiaj mniej doświadczamy, ale jednak ta pamięć pokoleniowa jest bardzo ważna. Jeśli imię jest co drugie, trzecie pokolenie nadawane w rodzinie, to zanim nie idzie silna matryca przynależności emocjonalnej, czyli ta matryca pamięci, czynów i słów oraz myśli przodka, nie są od razu przyklejane. Ale jeśli przeskakujemy z jednego pokolenia na drugie, albo odstęp jest tylko z dziadka na wnuka, to jest bardzo blisko. Więc jeszcze raz Państwu podpowiem, że jeśli minęło 72 lata, to bezpiecznie można nadawać imiona, które były w rodzie. Jest to o wiele łatwiejsze niż nadawanie imion ostatnich pokoleń. Tak, próbuję szybko policzyć, ale systemowo też widać, że największe wpływy, takie powiedziałabym, te ukryte lojalności, są pomiędzy pokoleniem dziadków a wnukami, gdzie już troszeczkę zaciera się pamięć, przyczyna, skutek, nie? Czyli wnuki doświadczają skutków, a przyczyna była gdzieś w doświadczeniach dziadków, to są bardzo silne połączenia i też pradziadkowie. Nie? Czyli to chyba tak te 75 lat, tak patrzę, że to może być te, powiedzmy, trzy pokolenia. No teraz się trochę zmienia to macierzyństwo, ojcostwo mamy wydłużone, no ale kiedyś tak co 20 lat mniej więcej się pojawiał nowy członek rodziny. Ja jeszcze chciałam tak na koniec, Gosiu, jak jesteśmy przy takim znaczeniu imion, zapytać, czy z Twojej perspektywy, no bo już wiemy, że imiona mogą mieć i strukturę traumy, i strukturę właśnie tą emocjonalną, właśnie tutaj tych zatrzaśniętych doświadczeń i łączyć nas w ogóle z polem informacyjnym rodowym, nawet reinkarnacyjnym, a nawet jeszcze z innymi polami
chociażby samego imienia, imienia święte i tak dalej. Czy jeżeli spotykamy się w parach, różnie, w rodzinie, w związku, ale też i w takiej relacji biznesowej, na przykład wspólnicy, czy też po imionach, czy tutaj w ogóle z perspektywy numerologii, to, że się spotyka na przykład Anna i Maciej, będzie miało jakieś znaczenie, czy można coś wyczytać, może coś takiego, czy taka zbitka, takie połączenie ma wartość, jeśli tak, to jaką? Nie, jeśli chodzi o biznesowe połączenia, to przede wszystkim bierzemy pod uwagę datę urodzenia i to jest porównywane na poziomie daty urodzenia. Natomiast są takie imiona, które mają wpisany sukces, którym jest łatwiej, mają lepsze, lżejsze osiąganie celów, co nie oznacza, że zawsze, że na 100%, bo z tym samym imieniem może się urodzić dziecko w bardzo trudnej karmie rodzinnej, i jego sukces będzie polegał na przykład na tym, że przeżyje i nauczy się jeździć dobrze samochodem, a w innym przypadku to będzie wielomilionowa firma. Ale są takie imiona, które są predysponowane do pewnych sukcesów. Mają też swoje kody ukryte. A więc w przypadku wspólników, jeśli pojawiają się imiona skuteczne w działaniu biznesowo, to możemy mówić o tym, że to jest dobre połączenie. A jeśli mamy do czynienia z imionami, które nie dają konsekwencji w działaniu, bo są takie imiona, które są bardziej emocjonalne, bardziej rodzinne, bardziej skłonne na filozofię, na duchowość, albo imiona o energetyce wybitnie artystycznej lub takie imiona, które są na przykład mocno sportowe. Takie rywalizujące, nie? Takie, albo pozytywnie, że to jest taka dynamika energii męskiej. Działanie, osiąganie, sukces. W związku z czym ma to wpływ na połączenie tych dwóch lub trzech czy kilku wspólników. Niemniej jednak, proszę Państwa, między tymi ludźmi rozgrywają się własne, prywatne historie, rodowe, reinkarnacyjne, emocjonalne i tam jest znacznie więcej warstw. Tak, może imię tutaj nie będzie miało znaczenia, czyli w związkach prawdopodobnie... Znaczenie, ale to jest jedno z wielu czynników i nie będzie decydujące. Może być ciekawe, może być znaczące, ale nie decydujące. Jeśli chodzi o biznesy, decydujące jest połączenie dat urodzenia. Myślę, że w kolejnych spotkaniach będziemy to rozwijać, bo przygotowałyśmy dla Państwa cykl spotkań. Pozwólcie, że sięgnę teraz do tej karteczki ze ściągawką i przestrzeń tego wpływu imion jest dosyć szeroka. W lutym chciałyśmy Was zaprosić na rozmowę o tym, jakie ukryte oczekiwania są właśnie w imionach. I to są te takie, jak to mówię, dodatkowe bonusy, które rodzice, dziadkowie, czasami inni członkowie rodziny, czy nie tylko rodziny, że tak powiem, pojawili się ze swoją, nazwijmy to, intencją nadania imienia. To jest czasami świadome, nawet opowiadane w rodzinie, czasami pozaświadome. A więc to też jest taka przestrzeń dla tych z Was, którzy na przykład zastanawiali się co do wyboru nad imieniem dziecka. To też chciałam o tym porozmawiać, więc dla rodziców, którzy będą to dokonywać albo już dokonali, można popatrzeć, co tam oprócz imienia, jak obdarowaliśmy dzieci i również te różne, nazwijmy to, zakłócenia, czyli uwikłania, które się w tym pojawiają. Jak z tym pracować przede wszystkim, tak? Bo właśnie chodzi o to, żeby umieć zauważyć i wiedzieć, w jaki sposób można to transformować. Marzec z kolei to byłby taki temat, znaczy miesiąc przeznaczony na te imiona, o których dzisiaj już wspomniałaś, Małgosiu, które sobie nadajemy sami. Żyjemy dzisiaj w świecie, który coraz bardziej się informatyzuje, w przestrzeni social mediów, e-maili i zauważcie, że to też jest coś, właśnie chciałam się tutaj, Małgosiu, i Ciebie dopytać, właśnie jak wpływają takie niki, awatary, tutaj już mówiłaś, dzisiaj zaczęłaś o przezwiskach, ale też są pseudonimy, czasami chcemy w jakiś sposób, nie wiem, tworzyć markę osobistą i nadajemy sobie dodatkowe rzeczy. Ale również chciałam wspomnieć, bo to też jest bardzo ciekawe, żyjemy w czasach, gdzie zmienia nam się światopogląd, też bardzo mocno zmienia się energetyka w przestrzeni struktur, a więc mam na myśli wpływ, czy jeszcze na nas wpływa imię,
na przykład nadane na chrzcie albo nadane w bierzmowaniu. Mówię tutaj o religii katolickiej, bo ja jestem w tej religii wychowana, ale to też pewnie będziemy mogły rozszerzyć o wpływ imion, które są nadawane z takiej przestrzeni właśnie rytuałów szeroko pojętych, tak? Religijnych, o tak bym powiedziała. Może też właśnie, żeby porozmawiać, bo wiem, że masz bardzo dużą wiedzę z zakresu słowiańszczyzny, że bardzo też to lubisz, więc o tych kodach imion to jeszcze bym się chciała podpytać, bo to jest też bardzo ciekawe właśnie, jak moda się pojawia na te imiona, jak wraca, bo mówię, tak. to co mnie z kolei interesuje, to, że my wielokrotnie pewne rzeczy uważamy, że już nie działają, bo nas to nie interesuje, ale jesteśmy z tym połączeni i to połączenie bywa aktywne. Warto o tym wiedzieć, bo jeżeli ono sprzyja, super, ale jeżeli gdzieś czujemy, że w życiu niekoniecznie idzie nam w zgodzie z wewnętrznym światem, to imię czy nazwisko może być właśnie tym kluczem do podświadomości, który pozwoli tak całkiem przyjaźnie to odkryć i transformować. I kwiecień, maj, czerwiec to byłaby przestrzeń nazwisk, które mają jeszcze czasami głębsze przekazy. Są mocniejsze, bo tu właśnie to, co mówiłaś o tej przynależności, to historie ukryte w nazwisku i to byśmy popatrzyły na historie rodowe i historie karmiczne, jak my się mamy z tym nazwiskiem, czyli jeżeli już sama relacja z imieniem ma znaczenie, to z nazwiskiem będzie jeszcze, że tak powiem, ciekawiej, biorę w cudzysłów to ciekawiej. Chciałam też popatrzeć i tutaj się też podzielić wiedzą numerologiczną i ustawieniową o nazwisku, bo też żyjemy w takich czasach, gdzie się zmienia na przykład, powiedziałabym, przestrzeń partnerska. Kiedyś było takie oczywiste, że wychodzimy prędzej czy później za mąż albo bierzemy żonę i tutaj w związku z tym są te tradycje przekazywania nazwiska po mężu, po żonie, one się zmieniały. Mają, to też ma wpływ energetyczny, ale jak dzisiaj sobie z tym radzić, jak to może wpływać, co warto wiedzieć? No i słuchajcie, jakby odwrotna sytuacja, tak? Jak to się mówi, rozwód z nazwiskiem w tle, tak? Kiedy się rozchodzimy, tak? A mamy już rodzinę, mamy dzieci, mamy swoje przedsięwzięcia tutaj. Czasami też fajnie jest pokazać, że imię, nazwisko to również nazwa naszych firm, przedsięwzięć, projektów, produktów. I to okazuje się, że można powiedzieć tak, jak mamy zakłócenie w swojej matrycy i na przykład skłonność ku temu, by robić sobie pod górkę, znów wrócę do tej Małgorzaty węgierskiej, czyli na przykład poświęcać się, wchodzić w celibat albo w jakieś takie odosobnienie, to może się okazać, że wybierając na przykład imię dla dziecka, wybierając, decydując się na taki, a nie inny wybór zmiany nazwiska, czy to w związku z partnerem, czy inną okolicznością, czy nadając swojej firmie nazwę, możemy wybrać taką, która w danym momencie służy, można powiedzieć, naszemu uwikłaniu, czyli chcesz przeżyć cierpienie, to wybierasz nazwę, która tego cierpienia ma trochę więcej w tym kodzie słownym. Jak sobie z tego zdawać sprawę, jak to zauważać i znów, jak to transformować, jak korzystać, kiedy? O tym będzie ten nasz cykl. No, także bardzo się cieszę, że Małgosiu zgodziłaś się i będziesz się ze mną dzielić tą wiedzą. Ja jeszcze chciałam na koniec, bo tak na początku mało powiedziałam o nas, ale Małgosiu, gdybyś mogła powiedzieć, gdzie się Państwo mogą znaleźć? Jako Małgorzata Brzoza, numerolog. Proszę Państwa, w przestrzeni do lipca 2024. Mam możliwość spotkania się ze mną we Wrocławiu przez cały następny rok, Poznań i Gdynia. Mogą mnie Państwo znaleźć przez moich organizatorów, a więc umawiać się można przez kontakt ze strony numerolog.net i to jest chyba najprostsze, co będzie dla Państwa najłatwiejsze. Najszybciej można będzie jakiś konkret uzyskać. Można się umówić na spotkanie osobiste w tych trzech miastach, ale mogą się Państwo też umówić na spotkanie online'owe. Tak, więc ja chciałam powiedzieć, że też mogą Państwo czerpać informacje z artykułów na stronie u Małgosi numerolog.net.
Obie jesteśmy i wykładowczyniami, i terapeutkami ze swojej specjalizacji w klinice 89, więc tutaj gościnnie, stacjonarnie można z nami pracować zarówno z Małgosią, jak i ze mną w Gdyni. I Małgosiu, cyklicznie, raz w miesiącu jesteś tutaj dostępna, więc szanowni Państwo, jeżeli Pomorskie jest Wam bliskie, to serdecznie zapraszamy. Oprócz online'ów, bo to zawsze jednak inaczej, niektóre rzeczy nawet nie da się tak przez komputer przepracować, jeżeli tak mogłabym powiedzieć. Ja z kolei zapraszam na swoją stronę www.małgorzatairiakubowska, pisane razem bez żadnych polskich znaków.pl. No i oczywiście przede wszystkim zapraszamy na stronę Uczelni Świadomego Terapeuty, gdzie będziecie mieli dostęp do i wcześniejszych materiałów, naszych, nie tylko naszych rozmów, gdzie będziecie mieli dostępne informacje o warsztatach i kursach, które zgłębiają między innymi właśnie te aspekty. Małgosia już od lat prowadzi kursy, ale przygotowuje się w lipcu do czwartej edycji numerologii, bo już obecnie jest w toku, więc teraz dostępność jest w sesjach, ale gdyby ktoś chciał zgłębiać tajniki nie tylko imion, ale właśnie połączenia imion, dat i wynikających z tego korzyści, tych niuansów i tej również terapeutycznej wartości, to serdecznie zapraszam. Ja z kolei, pracując z symbolami, pracując w polu informacyjnym poprzez skoncentrowaną świadomość, odważyłam się, bo dotąd tak gdzieś tak się z tym pomysłem nosiłam, pracować bezpośrednio z tym kodem imienia lub nazwiska, pomagając. Ja pracuję z traumą i zauważyłam, że ta defragmentacja powoduje, że my po prostu cierpimy na taki brak, znaczy uogólniam trochę, ale wiele osób po prostu nie potrafi być wobec siebie życzliwym. Nawet właśnie ta relacja z imieniem czasami pokazuje, ile wrogości, ile cierpienia, ile jeszcze jakichś zatrzaśnięć niesiemy w sobie. I chciałam pomóc odzyskać to pokochanie siebie właśnie poprzez pracę z imieniem i nazwiskiem, czy w takich sytuacjach, kiedy potrzebujemy zweryfikować, tak jak Małgosia pokazuje, jakie możliwości mogą być korzystne. Nazwa firmy, nazwa dziecka, czy własne imiona, nazwiska, to również ta praca pokazująca, jak obejść się na przykład w momencie rozwodu, w decyzji o zmianie nazwiska, jakby rozprężając te emocjonalne warstwy z przeszłości, tak, które niesiemy. Dla osób, które znajdują się w takiej strukturze wyboru, o jakiej wspomniałaś, wziąć imię do odprężacza, do żony lub nie. Dla osób, które w tym momencie swojego życia muszą decydować, wracam do nazwiska męża, czy poprzedniego męża, albo wracam do nazwiska rodowego. Zostaję przy dzisiejszym nazwisku. Wtedy faktycznie konsultacja jest szybką podpowiedzią. Ale jeśli Państwo pracujecie lub chcecie pracować jako terapeuta ze specjalizacją numerolog, to jest jedyna okazja. Raz w roku rozpoczynamy warsztat, który daje Wam taką możliwość. W swojej praktyce uczyłam osoby o bardzo różnym zapotrzebowaniu zawodowym, ale mam pewną grupę psychoterapeutów, którzy w pracy codziennej korzystają z tej wiedzy. A więc jeśli Państwo w swojej praktyce codziennej, zawodowej, tak się uśmiecham, bo mam też pewną grupę lekarzy, ale w tym środowisku niemile widziane. Ale cieszę się, że są w te grupy, bo są faktycznie świat psychologów się otwiera i świat lekarzy. Od dawna już jest wielu mądrych i naprawdę wielu praktykujących duchowo w każdej tej dziedzinie, która jest oficjalna, pojawiają się osoby wybitnie mądre. Właściwie one tam już zawsze były i są. Natomiast jest to zawsze wielki szacunek i wdzięczność za to, że tak subtelne narzędzia, tak subtelną wiedzę i taką jakość zrozumienia można podarować jako narzędzie do pracy komuś, kto ma wpływ na dziesiątki, setki osób w swoim życiu. A więc jeśli wasza praca na co dzień pozwoli wam to narzędzie
wykorzystać ku najlepszemu dobru, dla zrozumienia, podpowiedzi, dla jakości, to jak najbardziej zapraszamy serdecznie na to jedyne niepowtarzalne wydarzenie, taką właściwie roczną przygodę życiową, gdzie przez numerologię karmiczną możecie rozszerzyć swój terapeutyczny warsztat. To ja również zapraszam z kolei osoby, które chciałyby zgłębiać tej duchowej przestrzeni na kursy, na przykład terapeuta ustawień systemowych, gdzie właśnie praca autorską metodą Adama Muzyki, czy tymi metodami, o których dzisiaj mówiłam, tej takiej wewnętrznej, jak to mówi, świat wewnętrznej osobowości, w przestrzeni imion i nazwisk jest również przekazywany, a na następnym spotkaniu więcej o tym właśnie, w jaki sposób te imiona pokazują te nasze połączenia z niezakończonymi historiami rodowymi. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Małgosiu za tą możliwość. Bądźcie z nami na fanpage'u uczelni. Tam jest już, tam będzie informacja wkrótce opublikowana o kolejnych terminach. Raz w miesiącu dookoła imion i nazwisk. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękujemy Państwu za Wasz czas, za ten piękny wieczór i życzymy spokojnej nocy. Wszystkiego dobrego.